Cześć ludzie, witajcie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Mafię 2. Tak, tutaj wasza ulubiona Emilka. Tak, cześć, witajcie. Dobra. To Joey chce iść do domu. Znaczy jechać do domu. Wsiadaj do mnie do samochodu. Wsiadaj, jedziemy, ruszamy. Raczej to jest nasz najlepszy kumpel, przyjaciel. Tak. Znamy go od czasu... No, w czasu, w który... Jesteśmy w Ameryce, dobra. Od czasów, dobra. Czyli chyba od dzieciństwa go znamy. To nasz najlepszy kumpel. Tak, dobra, jedziemy do jego domu. Tak, teraz jest obecnie godzina 19:44, jak to nagrywam. No, miałam trochę zajęć dzisiaj. No. Takich zajęć, że tak. Hey, that's all part of the deal, pal. Take it or leave it. Besides, it ain't like you're qualified for anything else. Nah, I guess you're right. Don't worry about it. It's all gonna be a piece of cake. No, po prostu, że... Mike's a good guy to know. He's a little grouchy, but he's always got a scam going. He deals with stolen cars mostly. Spent some time inside a while back. I heard he used to stick up gas stations back in the day. You gonna make him pay the cleaning bill for your jacket? Nah, I'll let that one slide. I do a lot of business with the guy. Plus, he's got one hell of a temper. One time we was at the track, and some mix spilled a beer on his wind ticket. Mike beat the shit out of him till he went blind in one eye. For a lousy $10, leave that shit. Sounds like kind of a scumbag. Hey, you just got an out of hand for these people. And Mike's a pussycat compared to some of the guys I've met since you shipped out. You'll see. No. Co się dzieje? No. Weźcie się w tego, uspokójcie frapsy jedne. No, miałam tyle zajęć dzisiaj, że tak. Rano zjadam śniadanie. Tak. Potem tak. Poszłam, odpaliłam komputer, tak. Bo wczoraj z moją ulubioną. Dobra. No tak, zaparkuj samochód, no właśnie, nie ukradną go. Jak będzie w garażu. Dobra, czyli zaparkuj. Dobra. Iść do mieszkania Joey'a, dobra. Tak, wczoraj robiliśmy live'a na moim kanale. Możecie zobaczyć zapis, tam karaoke było. Niezłe jaja się działy. Tam jest jakiś samochód? Czy to jest wrak? I tu jakieś auto stoi. Ej, to jest wrak. A tu jakiś koleś jest. Chcesz pogadać? A nie koleś? Nie chcesz. Ej, Joey za nami idzie? A to jest bezdomny, znaczy się. Dobra, chodź, idziemy. Już to. To jest otwarte? Nie, to jest krata. Dobra, już idziemy do tego twojego mieszkania. Nie mogę wchodzić. Nie mogę wszędzie wchodzić, tak? Więc muszę iść do twojego mieszkania. Oczywiście! Idziemy do twojego mieszkania, Joey! Dobra, nie będę tak gadać. Lepiej normalnie. Lepiej normalnie komentować, tak. To witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy z Mafii 2. I dobra. I wchodzimy. I do góry. I możemy tutaj jeść u niego i spać. Zaraz pewnie nam powie. Tak, mogę otworzyć okno.
Mogę stwierdzić okno. A kto mieszka wyżej, Joey? Ktoś tu jest mieszka wyżej? Kto mieszka na czwartym? Jakiś Vincent, Mister Lucas Balino? Ej, tam. Dobra, wyżej już nie ma piętrów, tylko cztery? Jeszcze nie. Nie, cztery piętra. Wej. Dobra, do domu. Dla Joey'a. Naszego najlepszego przyjaciela. Może najpierw jakąś kanapeczkę zjemy. Co Vito? Jest kanapka z szynką i z serem. Ha. Takie standardowe jedzenie. Co tam było? Odzyskałeś życie? Dobra, i walniemy sobie piwko, tak. Na dzień dobry. Walnij się na kanapę w kuchni, by się przespać. Dobra, idziemy spać. Dobra, do następnego rozdziału. O, rozdział trzeci. Wróg publiczny. Aha! Mieszkanie Joey'a. 10 lutego. Dobra. O, znowu dzwoni telefon. Tak. W menu głównym? Dobra, idę odbierać telefon. Już, odbierz. Joe's pleasure, pal. It's Vito speaking. Vito, why didn't you come home last night? I was worried sick. Mama? I didn't know you had Joe's number. And whose phone is this? So have you spoken to Mr. Pappalardo? Find yourself a job? Yeah, he told me to come by and see him today. Hopefully he's got some work for me. Okay, Vito. Good luck, mio bambino. All right, bye, Mama. No i oczywiście, znowu z tym. Pojedź do doku w Southport i porozmawiaj z panem Pappalardo. Jezus. Dobra, weź tą kurtkę skórzaną. I lecimy do tego Mister Pappalardo. Oh, hi there. What's the matter? Nothing good on the radio? Mind your beeswax, kid. Dobre. Hey, ciszej tam. Aha. Co tu jest? To tutaj gada ktoś. Co to? Dobra. Aha. Co jeszcze powiesz? Jeszcze coś powiesz? Nie, dobra. Bardzo ciekawe rzeczy tutaj mówią. Tak, weź samochód z garażu Joey'a. Ja przecież zaparkowałam ten samochód. Dobra, napraw go, bo wygląda tragicznie. To jest samochód legenda? Aha. Aha, tutaj wszystko ma ten... prędkość, ciężar, przebieg. Aha. Idealny stan, dobra, bierz auto. Mam jedno auto. Na razie mam jedno. Dobra, jedziemy. Do tego Mister Pappalardo. Gościówka znowu opuściła torebkę. A tu można jeszcze jeść. Ohoho, dobra. Nie rozwalę samochodu znowu, Vito. No to dobra, jedziemy sobie do tego Mister Pappalardo w dokach. I on tam będzie dla nas miał ciekawą propozycję, tak, ciekawą. Taka będzie ciekawa, że będzie polegała na tym, żeby nosić ciężkie jakieś tam cholerne pudła. I będzie nam płacił za to $10, tak. Które on sobie może wsadzić, no.
Dobra, już nie będę mówiła, gdzie se może wsadzić te swoje 10 dolarów. Dobra, jedziemy autostradą. Tak, czy zaraz będziemy jechać autostradą? Trzeba na policję uważać. Wszędzie są gliny. Wszędzie jeżdżą. Trzeba kurde uważać na nich. Dobra, przyspieszamy. Nam się spieszy. Na tej autostradzie trzeba przyspieszyć trochę. Dawaj, Vito. Rozpędzamy się, żeby tamtych z przodu dogonić. Nie, Vito? Dawaj. A tam policja jedzie. Czy na dole jedzie? Na dole jedzie, dobra. Na dole jedzie policja, dobra. Teraz zapieprzamy autostradą. Jak szybcy i wściekli. Oj. Znowu coś walą, fajnie. Rusz się. Chcesz się luć? Co jest? On chce się luć? Dawaj, widzimy, może chcesz się luć. Chodź, chcesz się luć? Chodź. Chcesz się bić? Chodź tu. Czekaj. Wysiadaj. Wypad. No i co? Ojej, dobra, to nie. O cholera, policja. O kurwa, coś zgubiłam. Te drzwi mi odleciały. Nie mamy drzwi. Jadź się. Co mnie wolisz, kurde? Ktoś mnie walnął z tyłu. Jezu, co za ludzie. Walą cię i walną. Dobra. Drzwi przez nich straciłam, ja pierdolę. Nie mam drzwi. Vito, jesteśmy bez drzwi. Ale zabawa. No ja. To jakieś te. Dobra, idziemy do tych doków. Tam będzie zaraz pierdzielenia dużo będzie. Port. Kurde. No. Przestań się zacinać. Już. Aha, to wysiąść? Dobra, wysiadaj. Masz drzwi. No nie. Ja zaraz nie wytrzymam. Normalnie samochód bez drzwi. Halo, panowie, powiecie coś? No, są skrzynie. Aha. No. To się bić. Tak to na rozgrzewkę. Hopa. Masz jakąś kasiorę? No nic, kurde, nie ma. Jakie tu biedaki są. I tam jest jakiś samochód. Ej, kogo ten samochód? Jaki fajny samochód to stoi. Można by go gdzieś... A to tutaj. Nie, to będzie później. Dobra, biegnij. Zaraz mi samochód jeszcze ukradną. Dobra, ten ma kasę. Ej, masz kasę? No chodź, come on. No kurde, nie mają kasy, co za biedaki. Dobra, idź do tego Mister Papalardo, co ja wyrabiam. Jacie, dobra. Idziemy do tego Mister Papalardo. The door, it's windy. What do you want? Yeah, I'm looking for a Mr. Papalardo. Oh, yeah? Why? My name's Vito Scaletta. My old man used to work for him, and I'm looking for a job, so I came here. Well, you're in the right spot, sonny boy. Federico Papalardo at your service. You can call me Derek. I think I remember your dad. Good guy, but drank like a fish.
What's he up to these days? He's dead. Oh, well, we all gotta go sometime. Right, Steve? Mm-hmm. Sure, Derek. So you need a job, huh? Well, you're in luck. We just got a new shipment to unload. Steve will show you around. Now scram, my steak's getting cold. Follow me. Dobra, lecimy za tym Steve'em. No. This pile of crates onto that truck. When you're done, you get $10. If something gets lost or broken, you get nothing. Start now and don't take all day. Załaduj skrzynię na ciężarówkę. A ty weź mi nie rozkazuj. Na wiesz te skrzynie. Bo zaraz zobaczysz mój piękny samochodzik. Tylko że. Straciłam drzwi z jednej strony. Taka praca. O, widzisz? Stoi mój piękny samochodzik. A idź, gdy będziesz miał dość. Łoj. Oh yeah, this is gonna be a lot of fun. Who the fuck wants to move boxes around all goddamn day? Jeszcze się przekonacie, że Vito jest dużo wart. Był w wojsku, umie strzelać. Ha. Ha, ha, ha. Jeez, all this for 10 lousy bucks? You gotta be kidding me. No na pewno sobie jaja robią. Musisz ciężko Vito harować, jak wół, no. Jak było na początku, twój ojciec ciężko harował. No. Tam to tylko sobie jeje. Pan. Oni by tego nie robili, nie nosiliby tych skrzyni. Ty.
Jeden tylko gazetki czyta, jakieś tam playboye, a drugi się tylko obżera. Dobra, jeszcze jedna skrzyna chyba, tak? Maksymalnie chyba było 5, tak? Vito? Ale gra wygląda po prostu ładnie, grafika, wszystko. A już chyba 7 lat ma ta gra. Już koniec na pewno? Vito? Czy jeszcze chcesz jakoś brać skrzynię? No właśnie. Dobrze, żeś powiedział, Vito. Dobra, idziemy. Sam sobie noś to. Hey, you done? Yeah, I'm done. And you can keep the 10 bucks. When I said I needed a job, I didn't mean slave labor. Whatever. Get the fuck out of here then. Don't show your face around here again. Yeah, don't worry. I can make 100 times more working for Barbaro Incorporated. Wait, you said Barbaro? Joe Barbaro? Yeah, so what? Shit. Nobody who works with Joe would carry crates for 10 bucks. What the hell are you doing? Come with me. Co ty jeszcze powiadasz? Dobra.